Jest rok 1892. W miejscowości Szczerzec na terenie dzisiejszej Ukrainy przyszedł na świat generał Stanisław Maczek. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został dowódcą 10. Brygady Kawalerii, która była zalążkiem polskich sił pancernych. Podczas kampanii wrześniowej zadała ona Niemcom ogromne straty w czasie walk pod Rzeszowem. Generał Maczek został dowódcą 1. Dywizji Polskich Sił Pancernych na Zachodzie. Wraz ze swoją dywizją zwyciężył w słynnej bitwie pod Falais. Oraz wyzwolił tereny Francji, Belgii i Holandii. Za swoje zasługi Maczek został pozbawiony obywatelstwa polskiego. I nigdy nie przegrał bitwy. Pozostał na emigracji, gdzie pracował jako barman.